Rentgen. Sprawy naświetla Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Darek Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dorota Wochna, należąca do Stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej. Witam Panią. Dzień dobry. Pani Doroto, 1 i 2 maja stowarzyszenie, które Pani reprezentuje wraz z miastem i gminą Brzeziny, organizuje, a w zasadzie należałoby powiedzieć, współorganizuje Europejską Majówkę właśnie w Brzezinach. Okazja do organizacji tego wydarzenia to 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, jak i 15-lecie nawiązania współpracy z miastami partnerskimi. Z tego co wiem, są to miasta z Francji i z Włoch. I zanim porozmawiamy o samej Europejskiej Majówce, chciałbym, abyśmy porozmawiali o miastach, które są miastami partnerskimi Brzezin. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie te miasta zostały tymi partnerskimi miastami? Powinniśmy sięgnąć do listopada 2008 roku, kiedy to powstała sieć miast i gmin obywateli Europy i to był początek naszych kontaktów z Francją. Francuzi szukali partnerów do projektu i wtedy to właśnie delegacja z Brzezin po raz pierwszy została zaproszona do Saint-Albon, to jest takie małe miasteczko w okolicach Toulouse. Natomiast nasi partnerzy francuscy mieli już wtedy partnerów ze strony włoskiej. Jest to miasteczko Salgareda w regionie Wenecji, bliżej miasta Treviso, znanego również z zabytków i produkcji Prosecco, więc być może wiele osób słyszało. I ponieważ byli to partnerzy naszych francuskich partnerów, a więc partnerstwo zostało zawarte z oboma miastami, i z Saint-Albon, i z Salgaredą. Rozumiem, że, bo pani użyła sformułowania, że miasto, włoskie miasto było partnerem już, użyła pani tego sformułowania, naszego partnera z Francji, wtedy jeszcze nie partnera, wtedy do, powiedzmy... Prawda? Oczywiście, tak jest. Wtedy jeszcze nie był to nasz partner. No więc właśnie, ale to inaczej sformułuję pytanie, dlaczego to francuskie miasto? Myślę, że wynikało to... A nie na przykład, nie wiem, wymyślę, angielskie, norweskie, no norweskie, nie wiem, holenderskie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wynikało to z faktu, iż szefowa naszego stowarzyszenia, przewodnicząca, pani Renata Nowak, jest frankofilem i sama doskonale zna język francuski. W związku z tym, że była radną powiatową... A dodam, a pani z kolei była nauczycielem języka francuskiego w szkołach... średnich, między innymi też i w Brzezinach. Tak właśnie, z tego powodu... I się wydało. Z tego powodu pani Renata Nowak zaprosiła mnie do współpracy i stworzyłyśmy, wtedy jeszcze nie nazywało to się Stowarzyszenie Partnerstwa Ziemi Brzezińskiej, ale grupka frankofilów, którzy zechcieli współpracować właśnie z Francją. Stowarzyszenie powstało, później zostało zarejestrowane, z tego co pamiętam, w 2010 roku. Natomiast myślę, że to co ważne, akt partnerstwa zarówno z Saint-Albon, czyli z miastem z Francji, i z Salgaredą, zostały podpisane oba akty jednocześnie na jednym spotkaniu w Brzezinach w 2009 roku. I stąd właśnie 15 lat w tym roku, ponieważ mamy 2024 rok. No i proszę, no jakie to proste, jakie czasem doszukujemy się powodów, a one są no takie banalne. Rozumiem, mam nadzieję, że teraz tak Francuzi, jak i Włosi z kolei, no w pewnym sensie, chociaż stali się polonofilami, no ale to być może jest temat na naszą kolejną rozmowę. Jakiś czas Francuzi nawet uczyli się języka polskiego, ponieważ mieszkała tam Polka, która wyszła za Francuza i służyła swoją pomocą. Uczyli się. Tak? Nie będę pytał, do jakiego doszli etapu, ale ważne jest to, że się uczyli. No właśnie, co udało się zrobić wspólnie z partnerami z Francji i z Włoch? Jakie projekty, jakie przedsięwzięcia?
Zostało zrealizowanych kilka projektów. Dwa przede wszystkim duże projekty z funduszów Unii Europejskiej. Jeden projekt dotyczył tematu edukacji. Została w tym czasie powołana właśnie taka sieć szkół o Europie między naszymi partnerami. Tutaj w projekcie uczestniczyło troszeczkę więcej państw, no ale oczywiście Francja, Włochy i my przede wszystkim. Był to projekt w latach 2010-2012 i jego tytuł Jaka edukacja dla przyszłych obywateli Europy. Później w latach 2014-2015 odbyła się wymiana młodzieży. Kilka osób z brzezińskiej młodzieży pojechało do Francji, a rok później grupa, rewizyta, która gościła, tak, nastąpiła rewizyta, przyjechali do Polski. W latach 2017-2019 realizowany był kolejny projekt, również z funduszy unijnych. Pamięć europejska, imigracja, integracja, trudne pytania, jak żyć razem. Temat, który był w tym czasie bardzo ważny, jest ważny do dzisiaj, tak sądzę. Powiem jeszcze, że w tej chwili przygotowujemy kolejny projekt z nastawieniem na ekologię, no również na dyskusyjny Zielony Ład i być może projekt będzie składany w przyszłym roku, realizowany jeszcze w roku kolejnym, ale to jest przyszłość. Zapytam, czy współpracujecie tylko i wyłącznie opierając się na projektach europejskich, czy nie? Czy też no, takie, powiedzmy, nawiązały się być może kontakty, przyjaźnie, które no, niekoniecznie potrzebują pewnych uregulowań formalnych? Oczywiście to jest naturalna sprawa, że w trakcie kontaktów wzajemnych, ponieważ Francuzi, Włosi przyjeżdżają do nas, my składamy wizyty we Francji, we Włoszech, oczywiście nawiązują się wtedy przyjaźnie, które są kontynuowane i korespondencyjnie. Dzisiaj w dobie internetu, dostępu powszechnego nie ma problemu. Powiem jako ciekawostkę również, że podczas pandemii, kiedy nie mogliśmy się przemieszczać i nasze kontakty te takie bezpośrednie nie były możliwe, cały czas utrzymywaliśmy kontakt online, odbywały się wideokonferencje z wykorzystaniem i Messengera, i Skype'a, i Teamsa, wszelkich możliwych sposobów. Myślę sobie, że jestem bardzo typowym Polakiem, no więc zapytam, nie będę pytał, co się wam, członkom Stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej podoba w Francji i we Włoszech, ale zapytam, co, o czym mówią Francuzi czy Włosi, co im podoba się w Polsce, a jeszcze bardziej tak, to jeszcze bardziej dopytam, w Brzezinach czy na ziemi brzezińskiej? Bardzo cenione są zabytki ziemi brzezińskiej. Samo miasto, które jest miastem czterech kultur, jak wiemy, podobnie jak Łódź, bardzo wielu Francuzów ma, Włochów myślę również, w swoich korzeniach gdzieś tam, czy żydowskie pochodzenie, czy jakieś kontakty z tymi religiami. Bardzo cenią w nas nasz duch narodowy. To znaczy bardzo podkreślają nasze zasługi i nasze cierpienie, jak gdyby w okresie zarówno II wojny światowej i wcześniej. Bardzo aspekt historyczny jest tutaj ważny i co mogę dodać, to nie tylko wśród osób dorosłych, ale również młodzieży, bo tu miałam okazję doświadczyć właśnie takich rozmów, kiedy była wymiana już wspomniana przeze mnie młodzieży. Co jest jeszcze bardzo ważne, wydaje mi się, dla nas Polaków, bo my tego na co dzień nie zauważamy. Kontakty, tak jak wspomniałam, są od 2008-2009 roku. No, w związku z tym przez 15 lat na pewno w naszym kraju wiele się zmieniło. I oni to widzą bardziej niż my. Oni za każdym razem, kiedy przyjeżdżają do Polski, podkreślają, że kiedy wspomną pierwszą swoją wizytę, to zarówno infrastruktura, sieć, rozbudowa, nie wiem, odnawianie budynków chociażby w Brzezinach, tak, czy odnawianie zabytków, że to wszystko bardzo, bardzo się poprawiło, a my tego po prostu nie doceniamy na co dzień jako Polacy. Przed chwileczką powiedziałem, że uważam siebie za typowego Polaka, no więc stąd takie pytanie o moją ojczyznę. No i powiem tak, to o czym pani powiedziała przed chwileczką, że nie doceniamy tego, co mamy, to wydaje mi się, że to też takie niestety typowe dla nas. No nie chcę mówić o wszystkich Polakach, ale tak mi się wydaje. Pani Doroto, no i właśnie, teraz chciałbym zapytać panią, co się będzie działo, jeżeli tutaj rozmawiamy właśnie o majówce tej europejskiej.
Główne obchody będą 1 maja w związku z tym, że jest to właśnie konkretnie ten dzień, kiedy my jako Polska wstąpiliśmy do Unii Europejskiej 20 lat temu. Ponieważ zbiegło to się z tak pięknym jubileuszem partnerstwa, 15 lat przypomnę, w związku z tym rozpocznie się w Brzezinach, obchody rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą w kościele świętej Anny w zabytkowym drewnianym kościółku, dla tych, którzy nie wiedzą, który to kościółek w Brzezinach. Następnie, no około godziny 11 nastąpi nadanie imienia skwerowi, który znajduje się właśnie w okolicy kościółka między szkołą muzyczną a biblioteką publiczną i będzie to imię właśnie partnerstwa z Saint-Albon i Salgaredą. Będzie symboliczne zasadzenie drzewa, lipy, po to, by chronić pszczoły. Też jest to taki ukłon w stronę ekologii. Ponieważ 1 maja wypada we Francji takie tradycyjne święto, które nazywa się Porte Bonheur, czyli życzymy sobie wszyscy nawzajem szczęścia i wręczamy sobie małe konwaliki. Nie wiemy, czy konwalie będą tego dnia, ponieważ w tym roku troszkę lato nam wcześniej zawitało. No, ale życzenia na pewno zostaną złożone również i z tej okazji. Dalej nastąpi przejście do Muzeum Regionalnego w Brzezinach i na terenie muzeum, no najpierw oczywiście oficjalnie hymn Unii Europejskiej i wciągnięcie flagi europejskiej na maszt, na baszcie muzeum. Natomiast później piknik międzynarodowy, majówka międzynarodowa, będzie koncert szkoły muzycznej, uczniów szkoły muzycznej z Brzezin. I to będzie pierwszego. To będzie pierwszego, to wszystko, tak. Będą zabawy, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, tak, dla dzieciaków i dla dorosłych. Taki festyn, piknik dla wszystkich. A drugiego? A drugiego, zaplanowane? Tak, drugiego będzie już taka bardziej skromna, kameralna impreza, bardziej w gronie partnerskim. Będzie to podsumowanie tej właśnie wizyty, podsumowanie też 15 lat partnerstwa. Też będzie miało miejsce na terenie Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o majówkę europejską w Brzezinach, no będzie się działo. Pani Doroto, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Oczywiście zapraszamy do Brzezin na majówkę. Ja troszeczkę wszedłem tutaj, chociaż nie jestem członkiem stowarzyszenia, w pani rolę, ale myślę sobie, że nie ma pani nic przeciwko. Absolutnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Tak jak wspomniałam, piknik międzynarodowy jest dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Brzezin, ale wszystkich tych, którzy są otwarci na kulturę, na Europę, na coś nowego i ciekawego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i państwa gościem była pani Dorota Wochna, należąca do Stowarzyszenia Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej. Spotykamy się 1 lub 2 maja w Brzezinach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam.